Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy na wernisażu bardzo wyjątkowym, inkluzywność, a u mojego boku jedna z zaproszonych gości, Hania Żmudziewicz, tancerka. Cześć! Witam serdecznie. Tancerka i świeżo upieczona mama, ale nie wyglądasz jak świeżo upieczona mama, masz absolutnie rewelacyjną figurę. Powiedz mi, jak to zrobić w ciąży, żeby nie przytyć? Szczerze mówiąc, nie wiem, ja po prostu aktywna byłam całą ciążę, bardzo dobrze się czułam, więc to mi bardzo pomogło, bo wiadomo, jeśli kobieta czuje się źle, to nie może być aktywna. Ja tak naprawdę tańczyłam aż do samego końca ciąży. Jeżeli ktoś mnie pyta, ile przytyłam, to nie wiem, bo w ostatnim okresie nawet się nie ważyłam, bo stwierdziłam, że to jest taki okres dla kobiety szczególny, że ja nie będę na żadnej specjalnej diecie. Starałam się jeść zdrowo, ale jak miałam zachcianki na McDonalda czy na jakieś chrupki, to oczywiście to robiłam. I tak naprawdę później te kilogramy same schodzą. A nawet po ciąży nie byłam na żadnej diecie. Po prostu chyba organizm tak oczyszcza i po prostu szybko się wraca do formy. Jak się czujesz jako młoda mama? Cudownie. Szczerze mówiąc, ja kiedyś nie myślałam, że mnie macierzyństwo tak pochłonie. Zawsze wiedziałam, że chcę zostać mamą, ale to nie było tak, że jako dziecko wiedziałam, o, za lalkami biegałam. W ostatnim okresie poczułam, że już zbliżam się do tego wieku, że trochę inaczej patrzę na życie i nasz związek z Jackiem jest już tak, powiedzmy, na takim etapie, że wiem, że z tą osobą mogę zbudować rodzinę. I jak pojawiła się Róża, to było coś nie do opisania, bo ja od pierwszego momentu poczułam, że czułam się spełniona, poczułam się szczęśliwa i jakąś taką miłość, taką pustkę zapełniło to we mnie i czuję się po prostu szczęśliwa w tym momencie. No i niewyspana, jak widać. Właśnie miałam pytać, czy przesypiasz noce, jak się dzielicie obowiązkami? No dzielimy się, staramy się dzielić porówno, no ale wiadomo, teraz chociaż jest finał Tańca z Gwiazdami, więc Jacek ma teraz dużo treningów. Róża zazwyczaj, kiedy jest tata, bardzo ładnie śpi, ale kiedy tata wychodzi, to akurat ma momenty, że chce rozrabiać, troszkę popłakać. No ale no, widać po moim make-upie, akurat kiedy chciałam się pomalować, to też był okres, że tak powiem, pobudki, więc miałam tak powiedzmy 15 minut na pomalowanie i z tego skorzystałam. Słuchaj, jesteśmy na bardzo wyjątkowym wydarzeniu, ponieważ gromadzą się tutaj osoby także niebinarne, które brały udział w sesji zdjęciowej. Jakie ty masz podejście w ogóle do wiedzy społeczeństwa polskiego na temat osób niebinarnych? Czy ty się zetknęłaś z osobami niebinarnymi? Ja osobiście nie spotkałam się jeszcze, nie miałam tak bezpośredniego kontaktu, albo może i miałam, ale ponieważ to nie jest jeszcze tak, powiedzmy, temat, że ludzie o tym opowiadają od dawna, że pewnie część osób się po prostu bała jakby powiedzieć o tym. Teraz ludzie mogą po prostu mówić, kogo kochają. Nie ma tak, że są, nie wiem, prześladowani, tak mi się wydaje. I teraz po prostu zaczyna się coraz więcej mówić o orientacji seksualnej, o tym, jak się czujemy, czy czujemy się mężczyzną, kobietą. I to chyba społeczeństwo zaczyna akceptować innych. I dojrzewać do tego, chociaż powiem ci, że jak robiłam research i wgryzłam się w temat, to niestety, ale jeszcze wciąż w małych miejscowościach takiej wiedzy nie ma, że może być więcej niż tylko dwie płci. Starsze pokolenia w ogóle myślą, że to jakiegoś typu żart. A jeżeli chodzi o edukację w ogóle w Polsce, to praktycznie nie istnieje. No to się zgodzę, ale muszę przyznać, że nawet jeżeli zaczynam bajki, bo teraz ja oczywiście z Różą to oglądam bajki, to nawet w bajkach zaczynają się powoli takie tematy pojawiać. Oczywiście mówię o bajkach międzynarodowych. No tak, Reksiu nie miał problemu. Reksiu nie. Ja nie dziwię się, że ludzie w małych miejscowościach nie wiedzą, no bo takich informacji do nich nie dochodzą po prostu, więc mi się wydaje, że takie eventy jak ten są po to, żeby właśnie ludzie się o tym dowiedzieli. Super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Okej.